Powiem słowo na C. To rasistowskie, nie masz tego mówić. Proszę panie Obamo, zrobiłem to. Skończyłem rasizm. Dziękuję, Skipper. Teraz mogę wolno chodzić po tej ziemi. Nie, jeśli mam coś do powiedzenia, a mam. Powiem słowo na C. Panie Obamo, uważaj! Czarnuch! Proszę panie, wszystko okej? Okay? Nie ma już z nami Skipper i bez niej mogę mówić słowo na C kiedykolwiek chcę. Nie, jeśli mam coś do powiedzenia, Trump, a mam. Przygotuj się na mój promień praw obywatelskich. Skipper, synu, nie pozwoliłbyś mi umrzeć? Sklej białasie. Hej Kowalski, kto to przed nami wychodzi z wody? To ja, Barack Obama. Panie Obama, co pan tu robisz? Przyszedłem zemścić się na was, pingwinach, za pozwolenie mojej żonie umrzeć z rąk Donalda Trumpa. Ale proszę pana, zrobiliśmy wszystko z waszej mocy. Już zadecydowałem. Panie Obama, ale to nie ożywi Michelle. Czarnuch! Dziennik Skipera numer 32. Barack Obama wyrzucił nas z nieba. Zamówienie słowa na C. Ale to nie ma sensu. Obama by nigdy tego nie powiedział. Też tego nie rozumiem. Ale z niektórymi rzeczami trzeba się pogodzić. Chyba, że Donald Trump. Mogłem się domyślić, że to ty. Skipper, synu. Widzę, że odkryłeś mój tajny plan. Teraz, jak przejąłem ciało Obamy, mogę mówić słowo na C, kiedy tylko chcę. Więc mówisz, że jesteś w środku innego mężczyzny. No, w sumie można tak powiedzieć. Ale panie Trumpie, czy nie czyniłoby to z pana gnia? O nie, niemożliwe. Dobra, chłopcy, zrobiliśmy to. Rasizm już nie istnieje. Cześć, Skipper. Panie Obama, co pan tu robi? Chciałem cię nagrodzić za wielki czyn dla narodu. Nie ma za co, proszę pana. Jako oznaka mojej wdzięczności, chciałbym ci dać przepustkę na słowo na C. Panie Obama, to honor nazwać pana i ciebie, przyjacielu.